Gram w starą wersję demo BeamNG Drive. I to jest prawdziwa wersja BeamNG z 2015 roku. Tutaj mam ustawienia. Trochę małe to wszystko jest. Zmieniłem kilka ustawień i się gra wysypała. Więc znowu jestem. Klikam na play. Jest ta mapa jedna. Klikam start. Więc mapa już się załadowała. I mam tutaj auto i piszu kowet. Jest to jedyne auto dostępne na tej mapie. I to auto robi naprawdę bardzo dziwny dźwięk. No, weźmy tutaj, skoczmy na tej największej skoczni. Ładnie, lecimy. Te dźwięki niszczenia są bardzo dziwne. Naprawdę. Trochę dziwnie zniszczyło te fotele albo cokolwiek. To jest, też się bardzo dziwnie zdeformowały. I to auto już nie może ruszyć. Jeszcze te dźwięki ślizgania się tu są trochę dziwne. Spróbuję na tym kółku przyjechać. Da się kamerę zmienić, dobra. Na razie tak będę miał, żeby nie latało, jak będę jechać do góry nogami. Ładnie. No, jechałem troszkę za wolno chyba. Już jest kamera z boku. Jak już mówiłem, jest to jedyne auto dostępne w tej wersji oraz to jest jedyna mapa. I część z was może tej mapy nie znać, ponieważ ją usunęli i na jej miejsce stworzyli mapę Grid Map 2, więc nie jestem pewien, ale to jest chyba jedna z pierwszych map, które w ogóle były dodane do BeamNG i tak ona wygląda, więc ja pamiętam, kiedyś grałem, to grałem właśnie na tej mapie, ponieważ nie było zbyt dużo innych map. Dobra, tutaj się rozpędziłem. Jechałem dość szybko tam. Ojej, ale ładnie się tutaj to postawiło. Wjeżdżamy do tego tunelu. Dobra, nie wiem jak bardzo się zniszczyłem, ale to sprawdzę później. Teraz muszę się skupić na przejściu. Ojej, nie widziałem tego klocka, no. Wow, dlaczego on tak tutaj musiał stawać? To jeszcze tutaj jest drugi taki tor, nie wiem czy się tutaj zmieszczę. No, chyba nie da się tego przejść, da się latać. Da się latać, super. Niestety nie da się zmieniać prędkości, ale tak wygląda ten tor. Jest na pewno dużo trudniejszy. Nie wiem, czy w ogóle jest możliwy. Trzeba przyjechać tędy. Teraz albo tędy na górę, albo tutaj z drugiej strony. Teraz tutaj tędy górą może. Co się spadnie tutaj na dół, to będzie trzeba tędy. No nie wiem, czy jest możliwy. Może komuś by się udało, ale nie wiem. Tutaj skaczemy. O, ładnie. Tutaj też. Bardzo ładnie. Oj, wow. Nie wiedziałem, że tym się będzie tak dobrze tutaj skakać. Tak idealnie ląduje. Tutaj jest jakiś lasek. Wjeżdżamy na kamienie i już mi tutaj wydech odpadł. Jeszcze tutaj jest takie błoto, w które chciałbym wjechać. Ojej, co to jest? To wygląda normalnie jak jakieś te płatki owsiane. Nie wiem, to wygląda bardzo dziwnie, ale jak na razie to auto dalej może tutaj przyjechać. Nie wiem, czy tutaj będzie za głęboko. Nie, temu aucie się udało to przyjechać. Tutaj może trochę zbyt jest stromo. Nie wiedzie, no. No to tyłem spróbujmy. Z tego co wiem, to tam może być troszeczkę głębiej. Więc nie wiem, czy się uda tam przyjechać, ale to zaraz zobaczę. I tu jest troszeczkę stromiej. Ale chyba się uda wjechać. No, udało się. Wow. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Nagrywam ten film już drugi raz, ponieważ mi się plik usunął. I jak wjechałem tutaj, to się w silnik zalał. Naprawdę fajnie, że się udało. Tu jest jakaś skocznia. Trzeba je przetestować. I tutaj są drzewa. Tutaj jeszcze chyba coś znalazłem, jest to jakaś jaskinia. Ja się światło w tym aucie włączyć, bo się na pewno zrobi ciemno. No, jak na razie nie jest tam aż tak ciemno, ale zobaczymy, co się stanie, jak wjadę. Dawaj, no jedź! Szkoda, że nie dali trochę bardziej terenowego auta. No, to auto właśnie może... O, teraz się zrobiło ciemno. Tam jest tak jasno, ojeju. Dobra, po literką N mamy światła. Będę się musiał chyba przelecieć tutaj. No, może będzie się dało przyjechać. Ej, co to było? A tutaj jadę bez problemu. Tam jakiś most jest. I znowu utknąłem. Jedziemy, wjadę tutaj na ten most. Bardzo ładnie. I z niego spadłem. Zobaczymy przynajmniej, jak daleko wpadnę. Ojej, tutaj woda jest. I to wszystko się tak dziwnie ruszy, jak normalnie jak w Minecrafcie. Ładnie, jedziemy. Raczej to auto tutaj nie podjedzie na górę. Jeszcze tutaj jest taka duża skocznia. Muszę sprawdzić, jak... O, to się rozwali, jak tam wjadę. Skaczemy, jadę. Nie wiem ile. I lecę. Ląduje. Nie było dźwięku zniszczenia, ale te czymś tak ładnie poleciał. Ojej, co tam leci. Jeszcze tutaj był taki test różnych rodzajów dróg, więc nie będę testować każdego z nich, tylko ja tak przejadę od boku. Ładnie, żwirek, trawa, coś tam czarnego i woda. Ej, no co to jest? To i to. Nie wiem, ciekawe. Tutaj jest jakiś tor, ale raczej na niego nie wjadę. To jest zbyt niskie, ale to jest chyba dość ciekawe. O, i spadłem. Ej, no tutaj są dwa tory. Ładnie jedziemy. Tak, ładnie. Jak na razie idzie dobrze. Tak, udało się. Dobra, tutaj chyba będzie troszeczkę gorzej. No, chyba jadę troszeczkę za wolno, ale to zobaczymy. Jedziemy. I spadłem. No. Niestety się nie udało. Polecę tak wysoko jak się da i zrzucę auto. Może nie tak wysoko jak się da, bo będę leciał cały dzień, ale
z takiej wysokości na przykład mogę zrzucić. Zresetuję. I jest tutaj zwolnione tempo? Tak! I te dźwięki się chyba nie dostosowują do zwolnionego tempa. Spadamy. Stukrotne zwolnione tempo. Wow, z tymi dźwiękami jest chyba naprawdę coś nie tak, ale te felgi tutaj naprawdę bardzo ładnie się deformują. Z auto został taki placek. No to wygląda naprawdę bardzo dziwnie. Więc jeszcze mogę pojechać tutaj, ale raczej nie uda mi się tego przejść. A auto utknęło na terzaku. No więc jeżeli ten film wam się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Cześć!